Cześć wszystkim, patrzcie jaką fajną furę dzisiaj dostałem do testów, także pojedziemy na kawkę Mustangiem Mach-E. Na początek chciałbym podziękować dealerowi Forda Eurocar z Krakowa za to, że wypożyczyli mi Mustanga. Jeżeli będziecie potrzebowali jakiegoś nowego Fordzika, to mają tutaj na miejscu wszystko. Jest fajna ekipa, bardzo pomocna, na pewno wam czymś doradzą. Dzisiaj tak trochę nietypowo, bo pojedziemy na kawę, którą ja sam skonstruuję przy pomocy mojego outdoorowego zestawu kawotwórczego. A pojedziemy sobie w okolice opactwa w Tyńcu. Także zapraszam, jedziemy. Co się kryje pod maską Mustanga? Pod maską Mustanga kryje się bagażnik. No tak to już jest w elektrykach. A tak naprawdę mamy do czynienia z napędem na 4 koła, 351 koni, 560 Nm momentu i 5,1 do setki. Właśnie doszło do mnie, że mamy podwyższony prześwit, adaptacyjne zawieszenie i 4x4. Challenge accepted, jedziemy w pole. Jeżeli kupowałbym dla siebie Mustanga Mach-E, to pewnie kupiłbym wersję z napędem na tył i zwiększoną baterią, dlatego że ma ona 610 km w zasięgu, takiego rzeczywistego 550 przy oszczędnej jeździe. Też w Polsce nie mamy takich srogich zim, żeby nam był potrzebny napęd 4x4. Te nowoczesne systemy kontroli trakcji naprawdę dają radę i nawet jak ktoś tam do Zakopanego jeździ na narty, to wyjedzie takim samochodem. Zająłem taką bojową, agresywną pozycję za kierownicą. Po tym autem chce się tak właśnie bojowo, agresywnie jeździć. To auto takie jest, nawet to wnętrze jest tak skrojone, żeby ci się chciało jeździć po zakrętach, przyspieszać. Także już zaraz wyjeżdżamy na prostą. I gazu! Nigdy mi się to nie znudzi w elektrykach, to przyspieszenie. Trochę sobie tym autkiem poprzyspieszałem, pohamowałem i potwierdzam to, co gdzieś tam było napisane, że do 120 przyspiesza super, ale potem tak jakby trochę tracił na mocy. To jest pewnie efekt tego boostu, który jest dodawany na początku. Ale się tym dobrze i wygodnie jedzie. Kurczę. Sport plus wygoda, plus nowoczesne wnętrze. Nawet mi się nie chce wychodzić na tą kawkę. No i pogoda nam się z ładnej zrobiła zupełnie brzydka. Ale jak powiedziałem, że zrobię kawę, to zrobię. Mam taki zestaw swój outdoorowy. Nasypię sobie kawki. Tu mam młynek japoński. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie, bo szansę mam tylko jedną na zrobienie tej kawy, bo więcej nie wziąłem. Wyobrażacie sobie, jak gościu siedzi przy ławce, robi kawę w deszczu i cały sprzęt ma pod parasolką. No tak, tak mniej więcej wyglądam. Zrobimy taką kawę zwykłą czarnuchę, arabikę, bo nie wziąłem mleka kokosowego, a lubię z mlekiem kokosowym czasem wypić. Oczywiście powylewałem, jak to ja. Zawsze powylewam. Teraz filterek.
Zamykamy. Wyciskam. Wystudzona. I w miarę dobra. Kawka już wypita, także dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli się Wam podobało, to subskrybujcie i lajkujcie. Jeśli się Wam nie podobało, to też subskrybujcie i lajkujcie. Wspierajcie początkujących youtuberów, bo początki są trudne. Trzymajcie się. Cześć. Ona mi mówi, że jestem taki sztuczny trochę, jak mówię do kamery. Że naprawdę jestem fajniejszy. A nie mówiła mi tego, że jestem fajniejszy naprawdę.